1968 rok. Pamiętam bardzo dobrze, bo dużo się działo w Polsce, w Europie. I w tym czasie, przy okazji wyjazdu na wystawę do Padwy, wstąpiłem do Paryża. Zamieszkałem w Paryżu u przyjaciół kultury, francuskiej rodziny nauczycielskiej. Oni też w tym samym mieszkaniu dawali miejsce studentowi ubogiemu francuskiemu, który okazał się lewicowy komunista, jak się potem okazało, i zaprosił mnie na manifestację młodzieżową przeciw zgniłemu kapitalizmowi i tak dalej. No i nagle patrzę się, a są same czerwone sztandary. Na niektórych był sierp i młot. No a ja mam swoje doświadczenie, już miałem z komunizmem. Jak to zobaczyłem, to jeszcze do tego na transparentach były portrety Stalina, Lenina, Che Guevary, różnych idoli komunistycznych. Po drodze, jak zobaczyłem jakiś plakacik komunistyczny z Che Guevarą, udało mi się go odkleić od jakiejś bramy i na pamiątkę wziąłem dla dokumentacji tego wydarzenia.